Panie pośle, mam pytanie takie. Sarkazm dotyczący tego uśmiechu od rolnicy. Mam pytanie do pana następujące. Pan w swojej wstępnej wypowiedzi przytoczył szereg korespondencji. Możemy włączyć światło teraz, przepraszam, bo prezentacja się skończyła. Wiadome po okresie zawieszenia 1 lipca 2021 roku wrócił pan do klubu Zjednoczonej Prawicy. Mam pytanie, czy pan wracając negocjował te rzeczy, czy ustalał, jakie kierunki trzeba podjąć z panem prezesem Kaczyńskim? Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, z tego pisma, z wezwania. Nie proszę odpowiadać na pytanie, czy pan ustalał te kwestie importu migrantów nie do wynika, Polski nie z prezesem Kaczyńskim? Nie jest to przedmiotem obrad tej komisji. Jest. Importu migrantów? W ogóle jakiego języka pan używa? Wołuję pana, no uchyl pan to pytanie, pana, nie. Czy pan to uzgadniał? Panie pośle, Śliwka nie ma pan głosu i pan poseł Kaleta też nie ma głosu. I obydwu panów przywołuję do rzeczy. Nie chciałbym pana za chwilę wyprosić z tego posiedzenia. Czy panie przewodniczący, niech pan ludzi szanuje. Pan łamie wszystkie procedury tutaj. Wszystkie procedury pan łamie. Nie dopuszcza pan świadka do wypowiedzi. Pierwotniakami i innymi chorobami przez Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo proszę, żeby pan wiceprzewodniczący kontynuował pytania. Pani poseł, naprawdę. Czy pan to uzgodnił z prezesem Kaczyńskim? Czy pan uzgodnił z prezesem Kaczyńskim potrzebę znaczącego zwiększenia napływu migrantów do Polski do pracy w rolnictwie? Proszę włączyć mikrofon. Tak. O migrantach z panem prezesem nie rozmawiałem. A jakie kwestie rolnicze pan z prezesem Kaczyńskim uzgadniał? Szanowni państwo, sprawa rolnictwa jest kluczową sprawą w Polsce. Była, jest i będzie. I co pan ja uzgodnił? Reprezentuję środowiska co rolnicze. Pan uzgodnił? To głównie rolnicy głosowali na mnie jako posła. Co pan uzgodnił okręgu. Z prezesem Kaczyńskim? Ja z prezesem Kaczyńskim nie uzgadniałem żadnych migrantów, z panem prezesem Kaczyńskim nie uzgadniałem no tych to ja kwestii, panu o których przeczytam. Pan mówi. 1 lipca, jak pan wracał na łono Zjednoczonej Prawicy, pan prezes Kaczyński towarzyszył panu na konferencji prasowej. Powiedział tak, zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa. My postanowiliśmy, że te postulaty są warte i nie tylko zastanowienia, ale też przyjęcia. I to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia. Z akt sprawy wiemy, że pan głównie zajmował wsparcie się, tak powiem, ściąganiem. Tak. Nie, pan się zajmował, to niekoniecznie może mieć coś wspólnego. Pan się głównie zajmował jednak lobbingiem na rzecz sprowadzania migrantów z Afryki i z Azji do Polski. Nie czy zajmowałem się lobbyingiem, jedynie odpowiadałem pan na pisma. Natomiast pisma. Zwracali się przedsiębiorcy, zwracali się stowarzyszenia, organizacji, branż, dobrze. Związków rolniczych, sadowniczych do mnie z prośbą, wręcz dobrze. Żądaniem, o zbłaganiem o pomoc. Panie, to kierowałem do MSZ-u. Ja, szanowny panie przewodniczący, żadnych wiz nie wydawałem. Dobrze. Ja jedynie przekazywałem zgodnie z właściwością z KPA. To nie, panie, resort MSZ-u. Pan poseł Sowa, bardzo proszę. Możemy dalej. To w jakim charakterze pan dzwonił do konsula Kowalskiego w sprawie osób, które chciała ściągnąć firma Carmine? Ja też chciałem uzyskać informacje związane z tą możliwością. I tak jak pan konsul powiedział prawdę, pytałem o tanią siłę. Dobrze. Do pracy. Ile takich telefonów, ile takich interwencji pan podjął, że bezpośrednio pan rozmawiał z konsulami? I z którymi? Nie pamiętam w tej chwili. Czy było to więcej niż ten jeden przypadek? Nie pamiętam, ale to. Też będąc dobrze. Za granicą. Dziękuję. Chciałem, kolejne pytanie. Chciałem pomóc kolejne polskiemu pytanie. Rolnictwu. Kto był dyrektorem biura poselskiego pana w Warszawie? Maciej Lisowski. Maciej Lisowski. Czy to jest ten sam Maciej Lisowski, który wcześniej od 2016 roku był asystentem nieżyjącego już pana posła Kornela Morawieckiego? Zapewne tak. Kiedy poznaliście się panowie? W tej chwili trudno mi powiedzieć. A tak mniej więcej? No nie jestem w stanie powiedzieć. Jaki okres pan może przywołać? No, ale kilka lat. To znaczy kilka lat. No nie jestem w stanie powiedzieć. Kilka lat temu był pana dyrektorem biura poselskiego. Nie ewidencjonowałem. No ale to był rok 2016, kiedy współpracował z Kornelem Morawieckim, czy później?
Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Nie jest pan w stanie powiedzieć. Zna pan dobrze pana Macieja Lisowskiego? Spotykałem się incydentalnie. Aż tak dobrze nie znam. Ze swoim dyrektorem biura poselskiego? Dobrze. Czy... No, zakładam. Czy ten Maciej Lisowski, który jest prezesem firmy Soap Job, to jest ta sama osoba? Że jest prezesem Soul Job, to nie wiedziałem tego. Ale nie, ja pytam nie się, pamiętałem. Czy to jest ta sama osoba? No jak, Alex... się, no jak się dowiaduję, to tak. Tak. A Lex Nostra? Znałem go jako prezesa Fundacji Lex Nostra. Lex Nostra. I te wszystkie firmy były na jednym adresie, Sienna 45. Nie posiadałem takiej wiedzy. Czy te pisma, które tutaj pan przewodniczący Szczerba panu wszystkie wyświetlił, były z pana podpisem, czy zostały przygotowane przez pana Macieja Lisowskiego? Tak, przygotowywał. On przygotowywał, tak? Czy tych interwencji było dużo więcej? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale wcześniej pan mówił, że pan nie pamięta tych pism, a teraz pan pamięta, że on przygotował to? Czy zna pan przeszłość pana Macieja Lisowskiego? Nie znam. Nie zna pan, tak? A sprawdzał pan na przykład, czy on w przeszłości był osobą karaną? Nie sprawdzałem. W Krajowym Rejestrze Karnym? Nie sprawdzałem. Dopuszcza pan taką możliwość, że był wielokrotnie skazany? Nie posiadam takiej wiedzy. Nie posiada pan takiej wiedzy. Ale w ogóle pan nie weryfikuje swoich współpracowników. Tak, dyrektorem biura poselskiego posła Kołakowskiego może być dowolna osoba. Kompletnie pana nie interesuje jego historia, czym się zajmował wcześniej, co robił, tak? Znaczy tym walorem było to, że jest to prawnik. Fundacja Lex Nostra podejmowała wiele dobrych działań na rzecz ludzi. To znaczy, jakie był, na przykład, może pan powiedzieć? Był też, tak jak pan raczył zauważyć... Na przykład, czy to na przykład mogło być wyłudzenie pieniędzy? Ale chcę powiedzieć, jeżeli był asystentem marszałka Kornela Morawieckiego, to dla mnie była najważniejsza rekomendacja. A kto rekomendował panu tą osobę? Nie pamiętam już. Proszę? Nie pamiętam. Nie pamięta pan? Natomiast... Czyli znajomość z panem Kornelem Morawieckim dla pana była taka, że tak. Nic więcej się nie liczy. Kornel Morawiecki, przepustka do jest Mateusza to, Morawieckiego. Kornel Morawiecki jest to kontakt. Polska legenda polskiej demokracji. Ojciec premiera, prawda? To jeszcze wzmacniało. Ja ufałem zawsze marszałkowi Kornelowi Morawieckiemu. Mam jest to pytanie, legenda czy pan polskiej ma wiedzę, demokracji. Jaki był charakter działalności Fundacji Lex Nostra Macieja Lisowskiego na Białorusi i w Polsce? Szczegółów nie znam. A nie szczegóły, nie tylko no nie tak znam. Ogólnie? Nie znam. No ale to zna pan coś, czy nic? Ja jeszcze raz powtarzam. Dla mnie rekomendacją był to, że był współpracownikiem Kornela Morawieckiego. To dla mnie wystarczyło. Dlaczego interweniował pan, skoro pan nie zna jego działalności na Białorusi? Dlaczego interweniował pan w sprawie konkursu grantowego w obszarze wsparcia dla Białorusi, dla Fundacji Lex Nostra? Nie pamiętam szczegółów tego. Ale... Może jeszcze raz pan... Ale interweniował pan, czy... Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Za nich nagle, tak? W pierwszej części, panie przewodniczący, może tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tylko przypominam jednak, bo inne komisje też miały problem ze świadkami, którzy nie pamiętali. Nie chcielibyśmy, panie świadku, wzywać pana ponownie i później konfrontować z różnymi innymi informacjami czy też świadkami, więc na przykład z panem Lisowskim, więc prosiłbym, żeby pan starał się udzielać odpowiedzi z zastanowieniem, tak powiem, co pan robi i co pan zeznaje. To taka podpowiedź po prostu. Panie przewodniczący, po ludzku. Bardzo proszę, pan poseł Milewski ma głos. W kwestii organizacyjnej proszę udostępnienie nam wszystkich tych pism, które pan wyświetlał, tak żebyśmy mieli je przed sobą. Ma pan te wszystkie dokumenty? Proszę o udostępnienie tych pism w formie, ma pan dokumenty na iPadach. Proszę udostępnienie tych pism w formie papierowej, jeżeli inni członkowie nie chcą. Ale w sekretariacie proszę. Pan się zwróci. Znaczy, no, przewodniczący szanowny, kieruje pracę. Szanowny panie, jeżeli pan dysponuje iPadem, a otrzymał pan go na początku kadencji, w zakładce Komisja Śledcza, w zakładce MSZ są te wszystkie materiały, które zostały przed chwilą przede mnie wyjaśnione. Szanowny panie, proszę wejść do swojego iPada. Jeżeli mielibyśmy drukować wszystko, co otrzymujemy, albo kserować wszystko, co kserujemy, To tak naprawdę nie byłoby to zgodne z zasadami ekologii, której jesteśmy wierni. I teraz zadaję pytania pan Daniel Milewski.
Panie przewodniczący, jeżeli mogę. Patracje jest zadawanie pytań. Ja prosiłem, panie przewodniczący, o to, żeby udostępnić nam te pismo, które pan świadek czytał. Rozmawiałem z paniami z sekretariatu, sprawdziłem na iPadzie, jego nie ma, więc bardzo bym prosił, żeby pan przewodniczący udostępnił nam pismo, które zostało skierowane do pana posła przez pana przewodniczącego posła Maliszewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie pośle, jeżeli pan świadek będzie chciał w tym momencie pozbyć się dokumentów, które rozumiem też przyniósł na komisję, żeby z nimi móc funkcjonować, to bardzo proszę. Sterować, udostępnić. Ja mam drugi egzemplarz, chyba zaraz sprawdzę. Dobrze, to proszę przedstawiciela sekretariatu podejść do pana świadka i odebranie materiałów, które zostaną powielone. Bardzo dziękuję. I przygotowuję się do zadania pytania pan wiceprzewodniczący Milewski. I prosiłbym naprawdę, nie wchodząc już w dyskusję i polemikę z panem posłem, żeby wszystko, co umieszcza z dużą skrupulatnością sekretariat komisji na moje polecenie na iPadach, było przez państwa, szczególnie przez panów, przeglądane, tak żebyśmy nie mieli tego typu przerw w posiedzeniach, bo te materiały powinny panom być po prostu znane. Pan przed chwilą mówił, że jest pismo, które odczytuje świadek, a później pan się zorientował, że tego pisma nie ma. No niechże pan prowadzi to rzetelnie. Panie przewodniczący, ale tego pisma akurat, o które wnioskowałem, nie ma i to potwierdziłem, więc dobrze. Zapoznałem się z aktami, nie było go, więc prosiłbym o to, żeby pan nie dało takich uwag. Teraz pana wiceprzewodniczącego o zadanie już pytania. Dziękuję bardzo, mamy pismo, kserujemy. Pan wiceprzewodniczący Milewski, 10 minut, bardzo proszę. Jest pan gotowy? Czy w czasie, gdy był pan sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzono jakiekolwiek prace nad programem ułatwiającym obcokrajowcom przyjazd do pracy w rolnictwie? Czy rozmawiał pan na ten temat z ministrem Piotrem Wawrzykiem? Szanowni państwo, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przedstawicielom związków branż rolników, tych wszystkich pism, podjęta została decyzja, aby w resorcie rolnictwa zorganizować spotkania z przedstawicielami kierownic resortu MSZ-u, MSWiA, rodziny, pracy, przedstawicieli kierownic, ale też przedstawicieli organizacji tych wszystkich branż rolnych i firm, które mogły uczestniczyć w pomocy z pracownikami cudzoziemskimi. I wśród tych nazwisk też było nazwisko pana ministra, o którym pan przewodniczący mówi. Ja zaraz postaram się odszukać pismo, nie wiem czy mam, jak pan przewodniczący pozwoli, to w agendzie spotkania. Może pozwolić pan wiceprzewodniczący Milewski, bo to jest jego czas, a pan w tym czasie odpowiada na pytanie. Ja muszę odnaleźć pismo z agendy spotkania. Wszystko, co służy odpowiedzi na pytania. Odpowiem, że w zakładce Ministerstwo Rolnictwa ten materiał się znajduje na iPadzie. Tam byli wiceministrowie z tych pozostałych resortów, ale wszystkich nazwisk nie pamiętam. Już moment. No dobrze, panie pośle. Poszukać mam tego, czy... Nie, no my to mamy. No, ja zapytałem panu pytanie, no pan jakby w ramach odpowiedzi zaczął szukać pisma, no stąd jakby no... No w każdym razie minister Wawrzyk był też wśród wiceministrów z tych czterech resortów, którzy byli na spotkaniu. Był proszony. I jakie były konkluzje? Konkluzja spotkania była taka, aby podjąć działania, które uproszczą te procedury związane z pracownikami sezonowymi w rolnictwie. Wynikało to z tego, że jak zgłaszane było zapotrzebowanie przez tych pracodawców rolnych, procedury tak trwały długo, że finał tej procedury był taki, że pracownik mógł przyjechać w połowie czy pod koniec prac sezonowych. Chodziło o przygotowanie aktów prawnych, które by uprościły te procedury, które by skróciły i uprościły te procedury, aby więcej ludzi w krótszym okresie czasu mogło przyjechać i aby zwiększyć ilość pracowników sezonowych w polskim rolnictwie.
Te działania były transparentne, te spotkania były nagrywane, protokołowane, były przedstawiane wnioski, postulaty, wypowiadały się w tej sprawie wszystkie strony, które uczestniczyły. Zresztą stosowne protokoły z tych spotkań, z transparentnych spotkań są w resorcie rolnictwa. No dobrze, to udostępnione przez pana przed chwilą pismo, które sekretariat na wniosek pana posła Śliwki nam teraz udostępnił, jest pismem Mirosława Maliszewskiego, który tutaj występuje w roli prezesa Związku Sadowników RP. Jest też od wielu kadencji posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, teraz bodaj przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Osobą no, zaangażowaną w tematykę rolniczą i ze strony tej swojej działalności parlamentarnej, jak też takiego backgroundu zawodowego. I on przyznaje, że w kręgu naszych zainteresowań, jak rozumiem, Związku Sadowników, reprezentowanego przez pana Maliszewskiego, są kraje Uzbekistan, Indie, Nepal, Sri Lanka, Tajlandia, Laos, Kambodża, Malezja, Indonezja, Filipiny i niektóre z krajów afrykańskich, między innymi Nigeria i Zimbabwe. Proszę powiedzieć, czy poza tymi działaniami jednostkowymi podejmował pan działania systemowe, no żeby tutaj tym postulatom pana Maliszewskiego zadośćuczynić? Jak też proszę powiedzieć, czy jak wyglądały wasze kontakty robocze w tych sprawach? Czy te pisma, maile, to z jednej strony wiemy o takich oficjalnych rzeczach, czyli interpelacjach, czy wystąpieniach na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, gdzie tu przedstawiciel PSL-u zgłaszał te problemy. Ale czy wy się spotykaliście w Ministerstwie Rolnictwa? Czy on przychodził? Czy przychodził Mirosław Maliszewski? Czy przychodziły inne osoby, które zgłaszały takie problemy? Tak, przychodziły te osoby. Rozmawialiśmy w moim gabinecie z tymi osobami. Ale kto to był? Tam było 3-4 przedstawicieli, których tu nazwiska czytane. Był pan przewodniczący Maliszewski i konstruktywne wnioski składał. Natomiast działania systemowe. No, efektem tych wszystkich rozmów było podjęcie, no, można nazwać, międzyresortowego zespołu, który miał się pochylić nad tym problemem związanym z brakiem rąk do pracy pracowników sezonowych. I właśnie przedstawiciele 4 resortów, tam proszeni byli przedstawiciele kierownic na szczeblu wiceszefa resortu, dyrektorzy departamentów, pracownicy merytoryczni. I tak, panie przewodniczący, to były podjęte działania systemowe. I tu resort rolnictwa wywiązał się z oczekiwań, jakie były składane do resortu rolnictwa, formułowane w pismach, które tu odczytałem. I ci panowie przewodniczący organizacji, branż, związków wykazali rzeczywiście wielki wkład pracy, znając tematykę, zakres, jak również liczby potrzebne pracowników do prac sezonowych w rolnictwie, wskazują też szerokości geograficzne, skąd pozyskać tych pracowników. Bo tak jak powiedziałem, tu z Unii Europejskiej na polskim rolnictwie nikt nie zechce pracować. I jeszcze jedna rzecz. Te wnioski składane przez panów szefów tych organizacji, branż, wychodziły naprzeciw i tym branżom, i całego rolnictwa. I to były dobre wnioski, za te wnioski dziękuję, bo realizacja tych wniosków pozwoli zapewnić pracowników w rolnictwie. Jeżeli nie zdążyło się z aktami prawnymi w poprzedniej kadencji, liczę, że w obecnej kadencji władze rządowe, parlamentarne, wszyscy państwo pomożecie, aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, zapewnić pracowników, zadbać o bezpieczeństwo polskiej żywności i o byt ekonomiczny tych gospodarstw. Bo często jest tak, że ten właściciel w zaawansowanym wieku, jeżeli nie ma pracowników, to jego gospodarstwo upada, wyzbywa się. I te działania panów przewodniczących branż, związków rolników, tak jak podane były nazwiska, były bardzo merytoryczne. Gościłem ich w gabinecie, też gościli na dużej sali w Ministerstwie Rolnictwa, wskazywali te problemy. Jest to w protokołach, jest to do odsłuchania.
Czy wśród pańskich współpracowników ktokolwiek poza panem Lisowskim zajmował się tą tematyką? Ale proszę o sprecyzowanie, bo się rozproszyłem chwilę. Czy poza panem Lisowskim ktokolwiek z pańskich współpracowników zajmował się tematyką szeroko pojętą okołowizową? Te sprawy związane, to proszę patrzeć na to szerzej niż wizowe. W ogóle pracowników. Ja wcześniej, kilka dekad temu, byłem pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i sprawa związana z pracą, z orientacją zawodową, poradnictwem, doradztwem pracy była moją pracą zawodową. Ja to pracę znam i chciałem swoje doświadczenia pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykorzystać w tej kwestii związanej z brakiem pracowników sezonowych. Jako tako ja nie nominowałem pracowników na sprawy związane z pomocą w przygotowywaniu jakichś masowych dokumentów. Ja jedynie przekazując dokumenty zgodnie z KPA do organu właściwego, przekazywałem je z dokumentów, które otrzymałem. Natomiast jeżeli ktokolwiek do mnie zwracał się, czy jako do sekretarza stanu, czy jako posła w sprawie uzyskania pomocy pracowników, to zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła senatora przesyłałem to na piśmie, a w przypadku ministerstwa według właściwości z KPA do organu właściwego. Gdybym nie przesłał jako przedstawiciel resortu ministerstwa do organu właściwego, w tym przypadku do MSZ-u, to byłoby to zaniechanie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam tylko wątpliwość, którą się później podzielę, że w sytuacji takiej, kiedy chyba zgodnie z KPA, panie świadku, to nie jest tak, że jak dostaje ktoś odmowne decyzje dla osób, które chce ściągnąć do Polski, to później się przychodzi do ministerstwa z tym podmiotem gospodarczym, się interweniuje i próbuje się robić jakieś konfrontacje. Znaczy są potrzebni pracownicy i tu ja wiem, to jest pana narracja, a my zajmujemy się ustaleniem stanu faktycznego. Kontynuuje pani posłanka Maria Małgorzata Janyska.